Witam Państwa. Kilka ostatnich sondaży przyniosło ciekawe wyniki. Dla 53% ankietowanych Polaków ważnym zadaniem dla rządu jest rozdział państwa i kościoła. Inny sondaż pokazuje, że 52% respondentów opowiada się za legalizacją aborcji do 12 tygodnia ciąży. 56% uczestników kolejnego badania chce, aby w Polsce istniała instytucja związków partnerskich dla osób tej samej płci. Te wyniki przedstawia Michał Szułdrzyński w swoim artykule na łamach Rzeczpospolitej. Uzupełnia je informacją o malejącej frekwencji na niedzielnych mszach i z tych danych wyciąga wniosek, że w Polsce postępuje szybka laicyzacja. Chciałbym, żeby tak było, ale obawiam się, że ten wniosek jest zbyt śmiały. Zacznijmy od frekwencji w kościołach. Owszem, maleje ona w Polsce, ale bardzo powoli i nadal jest wysoka. Według ostatnich danych, a dotyczą one roku 2017, wynosi ona nieco ponad 38%. Pod tym względem w Europie wyprzedza nas tylko Malta. Można więc powiedzieć, że jesteśmy bastionem katolicyzmu na naszym kontynencie. Dla porównania, frekwencja w kościołach we Francji, kraju niegdyś bardzo katolickim, a dzisiaj laickim, spadła do około 5%. Polska przy dotychczasowym tempie spadku tego wskaźnika osiągnęłaby dzisiejszy poziom Francji dokładnie w roku 2100, czyli za 81 lat. W moim odczuciu tak odległa perspektywa świeckiego państwa raczej nie świadczy o szybkim postępie laicyzacji w Polsce. Wskaźnik uczestnictwa w praktykach religijnych jest oczywiście ważnym, ale nie jedynym narzędziem, które może nam posłużyć do oceny tempa i skali laicyzacji. Spójrzmy więc na opinie zebrane w sondażach. Wynika z nich, że większość ankietowanych chciałaby wprowadzenia, a w zasadzie przywrócenia, prawa do przerywania ciąży. Takiego, które funkcjonuje w większości krajów Europy, z wyjątkiem Watykanu, Malty, Andory i Polski. Respondenci również są przychylnie nastawieni do idei związków partnerskich dla osób tej samej płci. To ważne informacje, bo pokazują nam zmiany w kulturze i świadomości naszego społeczeństwa. Ale czy rzeczywiście w sposób konieczny wskazują na jego laicyzację? Osoby, które deklarują takie poglądy, nie komunikują przecież jednocześnie, że chciałyby zerwać lub przynajmniej osłabić swój związek z Kościołem. Owszem, są to poglądy sprzeczne z kościelną ideologią, zwaną eufemistycznie nauczaniem Kościoła. Ale nie jest to sytuacja ani nowa, ani wyjątkowa w praktyce katolicyzmu. Większość polskich katolików nie ma nic przeciwko współżyciu seksualnemu przed ślubem, antykoncepcji czy rozwodom. Stawia się więc w ten sposób w kontrze wobec swojego kościoła, który jednak ich nie odrzuca. Można więc sobie wyobrazić, że do istniejących obszarów niezgody między praktyką a ideologią katolicyzmu dojdzie jeszcze kilka kolejnych, a poza tym wszystko pozostanie tak, jak było. 53% uczestników innego sondażu, a więc nieznaczna większość, chce, aby rząd działał na rzecz rozdzielenia państwa i kościoła. Ale mniejszość, która tego nie chce, jest najwyraźniej lepiej zorganizowana politycznie, skoro najpopularniejszą partią w Polsce jest ugrupowanie, od którego na pewno nie można oczekiwać, że zrobi cokolwiek na rzecz realizacji tego postulatu. Być może jest również i tak, że dla części osób, gdy przychodzi czas, aby oddać głos w wyborach, sprawa świeckości państwa schodzi na dalszy plan. Tymczasem dla społeczeństwa, które rzeczywiście się laicyzuje, kwestia rozdzielenia państwa i kościoła jest fundamentalnym wymogiem politycznym. Wprawdzie decyzje w tej sprawie mogą podjąć politycy, ale tylko społeczeństwo, tylko my możemy ich do tego nakłonić. Skoro tego nie robimy, to znaczy, że daleko nam jeszcze do świadomości laickiej, która kazałaby nam myśleć o uniezależnieniu naszego państwa od instytucji religijnej. Można to ująć inaczej.
Liczba obywateli, dla których sprawa świeckości państwa jest na tyle ważna, że uwzględniają ją przy urnie wyborczej, nie jest wystarczająco duża, by politycy zaczęli traktować tę sprawę poważnie. Są wyjątki, ale nieliczne. A potrzebny byłby naprawdę szeroki front polityczny, który miałby większość w Sejmie, a w zasadzie nawet większość kwalifikowaną, bo do wypowiedzenia konkordatu, czyli usunięcia szlabanu na drodze ku laicyzacji, potrzebna jest zmiana konstytucji, w której obecnie zapisana jest umowa ze Stolicą Apostolską. Jak więc widać, naprawdę grubym łańcuchem przykuliśmy nasze państwo do Kościoła i niełatwo nam będzie ten łańcuch rozerwać. Dlatego nieśpieszna polska laicyzacja powinna nabrać tempa. Każdy z nas może w tym pomóc, zajmując się tą sprawą, rozmawiając o niej, wprowadzając ją w obieg w swoim środowisku. Po to, abyśmy nie musieli czekać do roku 2100. Dziękuję za uwagę.